Ekscytujące zjawisko. Oderwała się góra lodowa wielkości Londynu Antarktyda. Góra lodowa wielkości Londynu oderwała się od lodowca. Na Antarktydzie od lodowca szelfowego oderwała się góra lodowa o powierzchni 1270 km2. Jest niemal tak wielka, jak aglomeracja Londynu czy Paryża. O zdarzeniu informuje agencja AFP. Jak wynika z danych zebranych przez brytyjskich naukowców z British Antarctic Survey Base, blok lodu oderwał się od pokrywy lądowej w piątek wczesnym rankiem w pobliżu brytyjskiej stacji badawczej Halley 6. Oderwanie się części wysokiego na 150 metrów lodowca szelfowego Brunt było od dawna przewidywane. Na jego powierzchni od lat były obserwowane pęknięcia. Z tego powodu położona 20 km od linii załamania stacja badawcza od 2017 rok działała w ograniczonym zakresie. W połowie lutego ewakuowano 12 pracujących w niej osób. Nasze zespoły są od lat przygotowane na to, że góra lodowa oddzieli się od szelfu Brunt, mówiła kierująca Basiane Francis. Dodała, że strefa załamania była cały czas monitorowana przez zautomatyzowaną i precyzyjną aparaturę, z której dane były przetwarzane w siedzibie agencji w Cambridge. Chociaż odrywanie się dużych części lodowych szelfów Antarktydy jest całkowicie normalną częścią tego, jak one działają, to tak duże przypadki podziału, jak ten na lodowcu szelfowym Brunt, pozostają dość rzadkie i ekscytujące, komentował w BBC geograf, profesor Adrian Lutzkman z Uniwersytetu w Swansea. Naukowcy będą teraz uważnie obserwować, czy oderwanie się góry lodowej nie wpłynie na pozostałą część lodowca, w tym tę, na której położona jest brytyjska baza polarna, która na razie pozostanie zamknięta.